Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej jest corocznym spotkaniem młodych chrześcijan wyznań protestanckich, każdorazowo odbywającym się w innym miejscu. Na tegoroczną, zorganizowaną w Ostródzie 48. już edycję, przybyła młodzież pochodząca ze wszystkich 6 diecezji luterańskich: cieszyńskiej, katowickiej, pomorsko-wielkopolskiej, warszawskiej i wrocławskiej oraz oczywiście będącej gospodarzem tegorocznego zjazdu, mazurskiej. To jest trzeci zjazd na Mazurach w ostatnich, powiedzmy, 30 latach. Nie tak dawno był w Białymstoku, a przedtem, pod koniec lat 80. był w Sorkwitach. A teraz jest tutaj w Ostródzie i cieszymy się bardzo, że młodzież z całej Polski, młodzież luterańska, co roku zresztą spotyka się, ale tym razem tu w Ostródzie, na pięknej ziemi mazurskiej, w pięknej Ostródzie. Przygotowanie wydarzenia kosztowało niemało wysiłku goszczącą u siebie zjazd niewielką lokalną parafię ewangelicko-augsburską. Ostródzki proboszcz nie był jednak w tych wysiłkach osamotniony. Nasze zjazdy młodzieży organizowane są przez przede wszystkim duszpasterzy młodzieży, ogólnopolskiego duszpasterza, także duszpasterzy diecezjalnych, ale do pomocy oczywiście zapraszamy także różnych księży, czy nie tylko księży, ale wszystkie te osoby, które są ciekawe, które mają coś do powiedzenia, które chciałyby także wziąć udział w przygotowywaniu tych zjazdów. Pomysłodawcą, głównym organizatorem i prowadzącym tegoroczny zjazd był pełniący swoją funkcję od tego roku nowy ogólnopolski duszpasterz młodzieży ewangelickiej, pochodzący z Mazur, ksiądz Marcin Konieczny. Jestem Mazurem urodzonym w Mrągowie. Teraz co prawda jestem proboszczem w Tychach, ale generalnie faktycznie 15 lat w Mrągowie się wychowywałem, też tam się urodziłem, no i mazurskie mam też korzenie. Organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej właśnie na Mazurach, jako jednej z kolebek protestantyzmu, ma wymiar szczególny. W Prusach, będących pierwszym państwem ewangelickim, kościół luterański był powszechnym. Schyłek II wojny światowej oraz okres powojenny był zarówno dla kościoła, jak i jego wiernych okresem wyjątkowo ciężkiej próby. Obecne jednak na tegorocznym zjeździe setki młodzieży są najlepszym dowodem na to, że próbę tę kościół ewangelicki przetrwał i zwolna zaczyna się odbudowywać. Kościół, wiadomo, przez taką, a nie inną historię został zdziesiątkowany, ale jesteśmy, jest nas około w Polsce około 100 tysięcy, mamy około 150 parafii, tyleż, może troszeczkę więcej duchownych. Niektóre parafie są liczniejsze, niektóre są, liczą kilkadziesiąt czy kilkaset osób tylko, ale jesteśmy w Polsce i chcemy po prostu być tą solą ziemi, chcemy być światłością świata, opierając się przede wszystkim na Słowie Bożym, na Ewangelii. Na co dzień Słowo Boże głosi także wywodzący się z mazurskiej rodziny Dawid Banach, obecny na zjeździe pastor, który swoją posługę pełni nie tylko w todze, ale także w mundurze jako kapelan Wojska Polskiego. Dla mnie jako rodzimego mieszkańca tych ziem, jako Mazura, jest ogromnym zastrzykiem bardzo pozytywnej energii. Ludzie, którzy wyznają te same wartości, które ja. Ludzi, którzy chcą razem tutaj z nami, ewangelikami mazurskimi, luteranami, pragną wielbić Boga. Tak? I jest to niesamowite przeżycie, nie tylko dla mnie, także pewnie dla wszystkich księży, a przede wszystkim dla młodzieży tej ziemi, która często, nierzadko w swoich gminach, w swoich szkołach, gdzie uczęszczają, są pojedynczymi luteranami. Jest ich bardzo niewielu, spotykają się u siebie w parafiach, na nabożeństwach, na lekcjach religii, a takie spotkanie pokazuje im jednak i wielkość Kościoła, ale także i dodaje tych skrzydeł w utrzymaniu swojej wiary, swojego dziedzictwa, które tutaj w takiej diasporze no, nie jest proste. Jedną z opiekujących się przybyłą na zjazd młodzieżą była Izabela Sikora, której widok mógł zaskoczyć przeciętnego ostrudzianina. W końcu niecodziennym widokiem jest kobieta nosząca koloratkę. Izabela Sikora na co dzień pełni bowiem posługę duchową w szczecińskiej parafii, jako diecezjalny duszpasterz młodzieży. Jestem duchownym w naszym kościele, ponieważ tak mówi nasze wewnętrzne prawo kościoła. Co to oznacza? To oznacza, że mogę prowadzić normalnie nabożeństwa Słowa Bożego. Mogę prowadzić na przykład chrzty, śluby, również pogrzeby i wszelką pracę duszpasterską. Jedyna różnica pomiędzy ordynowanym księdzem, powiem to tak
W bardzo prosty sposób, a diakonem polega na tym, że nie mogę konsekrować, czyli udzielać sakramentu Komunii Świętej. Tegoroczny zjazd został rozpoczęty słowami księdza biskupa diecezji mazurskiej Rudolfa Bażanowskiego oraz spotkaniem z Urszulą Pasławską, jedyną w tej kadencji posłanką identyfikującą się z kościołem protestanckim. Jestem Mazurką, autochtonką, mieszkającą rodzinnie tej ziemi od kilkuset lat. Stąd ta moja tożsamość mazurska jest bardzo mocno związana z protestantyzmem, z luteranizmem, bo te tereny mazurskie były, tym różniły się od Warmii, że Warmia była świętą Warmią katolicką, a to, co nie było Warmią, było Mazurami czy Mazowszem Pruskim, które było protestanckie. Ta tożsamość naszego regionu jeszcze się nie wyklarowała, jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia, ale my, moje pokolenie już wie, że jesteśmy Warmiakami, Mazurami nowej generacji, że jesteśmy odpowiedzialni za nasz region. I to właśnie odpowiedzialność, która dla ewangelików ma wymiar szczególny, była hasłem przewodnim tegorocznego ogólnopolskiego zjazdu młodzieży ewangelickiej. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, jak ważna w naszym życiu jest odpowiedzialność, natomiast nabiera ona także szczególnego znaczenia w kontekście teologii ewangelickiej, a dokładnie etyki ewangelickiej, ponieważ właśnie hasło odpowiedzialności jest jednym z głównych wyznaczników tego, co rozumiemy pod hasłem ewangelicka etyka. Po prostu my jako ewangelicy uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za świat, za nasze otoczenie i tak też chcemy realizować nasze życie, realizować naszą służbę właśnie w duchu odpowiedzialności. Choć odpowiedzialna postawa zdawać by się mogła wręcz truizmem, to przeanalizowanie naszego codziennego życia może się okazać zaskakujące. Współczesny świat dzięki postępowi technologicznemu sprawia, że stajemy się coraz bardziej wygodni, a odpowiedzialności wymagamy częściej od innych niż od samych siebie. Żyjemy w takim świecie, że ta odpowiedzialność jest spychana na innych, ale ewangelicy szczególnie kładą nacisk na to, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za innych. Odpowiedzialność nie jest tylko pustym hasłem, w końcu to na niej oparty jest cały nasz świat. Takie osoby są liderami, takie osoby troszczą się o innych ludzi w grupach, mniejszych, większych, w politycznych grupach. Znaczy ta odpowiedzialność towarzyszy nam cały czas i myślę, że jest taką trudniejszą drogą niż takie myślenie tylko o sobie, które jest łatwe, proste i przyjemne. Aby to w pełni zrozumieć, w trakcie licznych seminariów obecna na zjeździe młodzież wysłuchała prelekcji oraz analizowała postawę odpowiedzialności w różnych aspektach. Bycie odpowiedzialnym za samego siebie i swoje decyzje oraz za innych ludzi, rodaków, współwyznawców czy też najbliższych, przyjaciół, członków rodziny, swoje przyszłe dzieci, a także przodków. W ramach tego ostatniego przykładu młodzież wraz z pastorami porządkowała fragment cmentarza Polska Górka wraz z nagrobkiem pochowanego na nim mazurskiego duchownego Gustawa Gizewiusza. Odpowiedzialność powinna się przede wszystkim odnosić do szacunku do drugiego człowieka, do przedkładania swojego dobra nad dobro innych ludzi i podejmowanie decyzji w kontekście nie tylko własnego sumienia i nie tylko własnego sposobu myślenia, ale też należy przewidywać konsekwencje swojego działania, swojego myślenia, swojej pracy. Wyjątkowo odpowiedzialną jest praca z dziećmi i młodzieżą. W końcu to, co im przekażemy i czego ich nauczymy, będzie owocowało w następnym pokoleniu. Jest to zadanie o ile wymagające, o tyle też wyjątkowo wdzięczne. Praca z młodzieżą jest mi niezwykle bliska, dlatego że oni bardzo dużo mnie uczą. Dla mnie to jest przyjemność móc pracować z nimi. Bardzo kocham stosować różnego rodzaju warsztatowe takie metody, kiedy nie tylko mówię do nich, ale tak naprawdę kiedy razem pracujemy, kiedy razem coś robimy, kiedy tak naprawdę poprzez działanie mogę dowiadywać się tego, co oni przeżywają, a to naprawdę są często bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne doświadczenia i trudne pytania, na które oni wciąż szukają odpowiedzi, nie potrafią jej znaleźć. Dla mnie to jest wielki przywilej, że mogę przy nich być w tym jakimś krótkim okresie ich życia, ich czasu, który tutaj mają, że możemy razem iść tą drogą, że możemy razem patrzeć w tym samym kierunku i razem próbować szukać odpowiedzi. Odbywający się w Ostródzie ogólnopolski zjazd młodzieży ewangelickiej nie był tylko podporządkowany modlitwie i ewangelizacji.
Poza nabożeństwami oraz seminariami, w czasie których analizowano protestancką etykę, młodzież miała także czas na wspólną zabawę i zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem. Rozegrano także turniej piłki nożnej oraz wzięto udział w warsztatach śpiewu, tak współczesnego, jak i muzyki dawnej. Poznański zespół Citara Sanctorum, poza prowadzeniem warsztatów historycznych, wystąpił na zamkowej scenie. Nie był to jednak jedyny koncert przygotowany dla uczestników zjazdu. Wystąpiły także zespoły Alan i Nie opuszczę Ciebie. Organizacja tegorocznych Dni Młodzieży była dla niewielkiej ostródzkiej parafii niewątpliwym wyzwaniem. Osiągnięty efekt jest jednak dowodem na to, że wszelkie włożone w przygotowania wysiłki zwróciły się z nawiązką. Wymagało to od nas wiele czasu, wiele wysiłku i pracy, by przygotować ten zjazd, ale oprócz tego, że było to wyzwanie i właśnie wielka odpowiedzialność, była to także wielka radość, ponieważ zebraliśmy przede wszystkim bardzo dobre, pozytywne opinie, ludziom się bardzo u nas podobało, podobało się miasto, podobał się program, pogoda także dopisała, więc na pewno zdecydowana większość uczestników wyjechała zadowolona i to napawa nas wielką satysfakcją, ale także i energią ku temu, by organizować kolejne rzeczy, które mogą właśnie odbywać się w naszym pięknym mieście w Ostródzie. Wierzymy, iż opuszczająca Ostródę młodzież wyjechała nie tylko z bagażem miłych wspomnień, ale przede wszystkim ze znalezionymi między kartami Pisma Świętego odpowiedziami, które staną się kierunkowskazem na resztę życia. Czy jakikolwiek to nie byłby Kościół, najważniejsze, żeby odnaleźć Chrystusa w swoim życiu i pójść za Nim. A pójść za Nim można tylko tak, kiedy weźmie się Biblię do ręki i tam zaczniesz szukać drogowskazów na całe swoje życie. Dlatego Wam wszystkim życzę, by znaleźć Tego, który stworzył, a później zbawił świat.